Zatłoczone autobusy, długie oczekiwanie na środki transportu, ale także mili kierowcy i bezpieczna podróż. Tych wszystkich wygód, a także uciążliwości dostarcza nam Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kraśniku. Nasza redakcja podpatrzyła, jak często pasażerowie korzystają z jej usług i czy są zadowoleni. Na przystankach wyczekujący pasażerowie z wielkim oczekiwaniem wyglądają autobusu, a kiedy już się pojawi, biegną jak na komendę. Każdy chce zająć miejsce siedzące i wygodnie podróżować. Starsze panie muszą się borykać według nich z niekulturalną młodzieżą, która nie ustąpi miejsca. Ale czy na pewno? Bo na pytanie, czy młodzież ustępuje, otrzymaliśmy głównie odpowiedź. No, raczej ustępuje. Często jeżdżę miejską. No, fajnie się jeździ, mili kierowcy, no i tyle. Jak widzimy, nie tylko młodzież pełna kultury, ale także kierowcy, którzy chętnie czekają na dobiegających w ostatniej chwili pasażerów. Miejska komunikacja wygrywa także z prywatną. Ludzie stawiają jednak na bezpieczeństwo i zniżki. Często, ale generalnie podróżuję z MPK. Z busami rzadziej. Niektórzy jednak wyrażają niechęć wobec długiego oczekania na przystankach, ale o młodzieży znów słyszymy dobre słowa. Pomimo jednak długiego wypatrywania autobusu, często korzystają z usług MPK. Jeszcze często, ale wie pani, nie jestem bardzo zadowolona z tej komunikacji. Zawsze czekam długo, jeżdżę w kierunku z Fabrycznego Karpiowki. No, tak zawsze się czeka po pół godziny, po więcej. A czy ustępuje miejsce, czy nie bardzo? Wstępuje. Inni nawet zauważyli poprawę młodzieży w kwestii ustąpienia miejsca starszym. Do pracy dojeżdżam też miejską komunikacją, także no... Kultura w autobusie, czy młodzież ustępuje miejsca, czy raczej... No oczywiście. Ostatnio jakieś pozytywne takie są symptomy, że starsi przychodzą, młodsi ustępują. Ale jednak nie wszyscy. Znaczy bardzo rzadko jeżdżę, ale jak już jeżdżę, muszę zawsze odstać swoje. Tak się to nazywa w naszym. Jak się odstoi, na pewno się pojedzie. A jak kultura w autobusie, czy młodzież ustępuje miejsca, czy nie? Nikt na to nie zwraca uwagi, myślę. Jak myślę, że to już nie jest standardem. Miejmy nadzieję, że sytuacja będzie się zmieniać na lepsze. Co do częstotliwości autobusów, nie powinno być to problemem. Zawsze można zerknąć na rozkład jazdy i o określonej godzinie przyjść na autobus. Niektórzy jednak stawiają przede wszystkim na własny środek transportu. Oj, nie korzystam z komunikacji wcale, swoim samochodem jeżdżę. Jak wszystko ma swoje plusy i minusy, także komunikacja miejska, ale i tak będziemy z niej chętnie korzystać, bo pomimo małego dyskomfortu dowiezie nas do celu bezpiecznie.